21 sierpnia wspominamy błogosławionego Ramona Peiro Victory, prezbitera i męczennika. Ramon urodził się 7 marca 1891 roku niedaleko Barcelony w Hiszpanii. Gdy miał 3 lata, zmarł jego ojciec. Uczył się w szkole dla sierot prowadzonej przez zakonników. Zachęcony przez swoją ciotkę, siostrę z zakonu sióstr świętego Dominika, Ramon wstąpił do zakonu ojców dominikanów w wieku 15 lat. Po studiach i formacji w wieku 24 lat przejął święcenia kapłańskie. Był nauczycielem w szkołach przy różnych klasztorach. Po przybyciu do klasztoru w Barcelonie zatroszczył się o upiększenie kaplicy Najświętszego Sakramentu. Przez wiele lat był odpowiedzialny za formację kandydatów do zakonu dominikańskiego. Pełnił funkcję przełożonego, był cenionym spowiednikiem, zwłaszcza sióstr zakonnych. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii 19 lipca 1936 roku został zmuszony do opuszczenia klasztoru i ukrywał się u zaprzyjaźnionych rodzin. Ramon widział płonący kościół wraz z kaplicą Najświętszego Sakramentu. Bardzo boleśnie przeżył tę profanację. Aby nie narazić na niebezpieczeństwo tych, którzy go ukrywali, przeniósł się do pensjonatu prowadzonego przez cudzoziemców. Uważał, że jest w bezpiecznym miejscu, ale był gotów na męczeństwo. Wkrótce go znaleziono. Tuż przed tym wydarzeniem wysłuchał transmisji mszy świętej z Radia Watykańskiego. Przyznał się, że jest kapłanem. Było to równoznaczne z wyrokiem śmierci. Wiedział, że umiera za wiarę w Pana Jezusa. To dawało mu pokój. W liście do matki udało mu się napisać, że jest szczęśliwy. Po 2 dniach tortur w więzieniu został zastrzelony na przedmieściu Barcelony 21 sierpnia 1936 roku. Miał 45 lat. Ramon został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II w Rzymie 11 marca 2001 roku. W tej grupie został beatyfikowany również jego rodzony brat. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ramon aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.